Napisz równanie prostej o współczynniku kierunkowym 7 i przechodzącej przez punkt minus 4, minus 11. Dobrze, czyli równanie prostej napiszmy. Y równa się współczynnik kierunkowy razy x plus wyraz wolny, czyli b. I co mamy? Wiemy o tej prostej, że ma ona współczynnik kierunkowy 7, prawda? A to jest właśnie współczynnik kierunkowy. No i a równe 7 jest podane, a, czyli wiemy już, że równanie naszej prostej wygląda w ten sposób, że y równa się 7x plus b. No i wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt minus 4, 11, czyli współrzędne tego punktu spełniają równanie tej prostej. Tak, napiszmy to, czyli współrzędne punktu minus 4, 1, minus 11 spełniają równanie proste. Czyli jakie to jest równanie? Czyli jeżeli, czyli y, czyli minus 11 równa się 7 razy minus 4 plus b. Tak, i to jest równanie, które pozwoli nam obliczyć b. Czyli minus 11, 7 razy minus 4 to jest minus 28 plus b. Może b trzymajmy niebieskie plus b. Teraz co? Do obu stron równania dodajemy 28 no i w ten sposób otrzymujemy 28 minus 11 to jest 17 równa się i tutaj minus 28 to jest 0. Zostaje nam b. Czyli b jest równe 17 i równanie naszej prostej otrzymujemy w postaci y równa się 7x plus 17.